jaki mamy pomysł, jaki program. Ja rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski. No Unia nie ma teraz wyjścia. Unia musi, no jakby logicznie patrząc, albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. Te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone. To będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie.